Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza do udziału w 14. edycji konkursu Uroki Zieleni w Spółdzielczej Przestrzeni 2017. Konkurs obejmuje trzy kategorie: balkony, lodgie i teren wokół bloków. Dotyczy osób zamieszkujących w zasobach Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy dokonać osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 43 82 22 675, 43 82 66 561 lub 516 008 119. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie spółdzielni oraz na stronie internetowej www.ssmsieradz.pl. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Pamiętaj, Bank Spółdzielczy w Sieradzu gwarantuje Ci indywidualne podejście i poczucie bezpieczeństwa. Sieradz, ulica Zamkowa 2. Zapraszamy także do naszych oddziałów w Burzeninie, Wróblewie i Brzeźniu. Pamiętaj! Firma Anvis to wieloletnia tradycja w tworzeniu przesłon okiennych w systemach zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Bogatą paletę wzorów i materiałów, rolet i żaluzji Anvis, które gwarantują ciszę, ochronę, komfort, styl i prywatność, znajdziesz u jednego z największych dystrybutorów tej marki w salonach Okna Konieczny, Sieradz, Aleja Pokoju 7A, Łódź, ulica Żgowska 145. Zapraszamy! Dorota Maciejewska, witam i zapraszam na serwis informacyjny ósemki Telewizji Regionalnej. Dziś przygotowaliśmy dla Państwa regaty o błękitną wstęgę Zalewu Jeziorską. Błękitna wstęga to taki najdłuższy bieg wśród tych regat. Bezpieczne wakacje nad wodą. Bo woda to jest jednak żywioł, z którym człowiek nie może wygrać. Siódmy widawski zlot motocyklowy. Każdy sobie zawsze coś tutaj znajdzie dla siebie. Dziewiąte mistrzostwa łasku w tenisie ziemnym. Porównanie z poprzednimi latami, no to w tym roku jest coraz lepiej. Półfinał Mistrzostw Polski, kadetek. Poziom był naprawdę dobry. Dobry były drużyny. W Ostrowie Wartkim odbyły się 23 regaty o błękitną wstęgę Zalewu Jeziorską. Do rywalizacji przystąpiło 27 załóg. W biegu głównym wystartowały 24 łodzie. Nie zabrakło sportowych emocji i ducha rywalizacji. Dwudzieste trzecie regaty o błękitną wstęgę Zalewu Jeziorską spotkały się jak zwykle z dużym zainteresowaniem żeglarzy. Z roku na rok ich liczba rośnie, co świadczy o tym, że impreza się rozwija. Tutaj można robić wiele fajnych rzeczy, oprócz pływania można na przykład grać w siatkówkę, albo w ogóle po prostu spędzać czas z rodziną, leżąc sobie na tym piasku. Często tu przyjeżdżamy z rodziną, więc bardzo. I na żaglówki, po prostu posiedzieć na plaży. Tegoroczne regaty były doskonałą okazją do promocji regionu. Już teraz można zauważyć, że coraz więcej turystów przybywa do Ostrowa Wartkiego. Pierwszy raz jestem. A jak się Pani podoba? No fajnie, i częściej przyjadę. Jeszcze raz popatrzeć. Z
spacerować z dzieckiem, podziwiać widoki, żaglówki, słońce, plaże. Na razie jest mały szok. Dlaczego szok? Dlatego, że coś tu po tej stronie się dzieje. Mamy domek po drugiej stronie Jeziorska, tam się nie dzieje nic. Jesteśmy tu pierwszy raz. A jak się pani podoba okolica? Sprawia wrażenie, że ładnie, tak. W pierwszym dniu regat rozegrano wyścigi w poszczególnych klasach. W niedzielę odbył się bieg o błękitną wstęgę. Zawodnicy mieli idealne warunki do tego, by zaprezentować swoje umiejętności. Najlepiej wykorzystał je żeglarz z Konstantynowa Łódzkiego, który był bezkonkurencyjny i jako pierwszy dopłynął do portu. Dzisiaj idealne. Wiatr 2 do 3, czyli po prostu organizatorzy zasłużyli, chyba że dobrze ludzie to w takim razie mieszkają. Bo naprawdę lepszych warunków już po prostu nie można było sobie wyobrazić. Słońce, wiatr, co więcej potrzeba. Zobaczcie, jak pięknie jachty suną. Po prostu wspaniale jest. Czy trudno było? Nigdy nie jest łatwo. Nigdy nie można... Nie ukrywam, że przewaga sprzętu jest znaczna, ale różnie to może być. Te żaglóweczki, które tutaj biorą udział, Sigmy, bardzo groźne są. Mają dużo więcej żagla, także na pewno to łatwo nie przyszło. A miasto Warta, to powiem szczerze, może być dumna z takich działaczy jak Tadeusz Krajewski, jak Rafał Osnaberg, świetnego burmistrza mają, że wspiera ich działania i dlatego jest tutaj jak jest. Najlepsze regaty w kraju. Jak mówią uczestnicy, regaty to nie tylko rywalizacja, ale przede wszystkim doskonały sposób na spędzanie wolnego czasu i dobra zabawa dla całych rodzin. Wrażenia są bardzo wspaniałe. Super wiatr dzisiaj, super pogoda żeglarska. Odbyło się dzisiaj bez burzy na szczęście. Więc uważamy, że bardzo fajne dzisiaj regaty były w tym roku. Wycieczka rodzinna, można się i pobawić, i sportowo się zrealizować w rywalizacji. Naprawdę polecam i zachęcam. Błękitna wstęga to taki najdłuższy bieg wśród tych regat, na którym wszystkie jachty ścigają się w zasadzie po jednej takiej pojedynczej pętli. Nie ma podziału na klasy i po prostu najlepszy wygrywa. No, byliśmy w czołówce. A jak ocenia pan warunki? Warunki na kwenie bardzo dobre. W końcowym etapie troszeczkę zmienne, dość silne szkwały, ale ogólnie jesteśmy bardzo zadowoleni. A trudno było? Czy trudno? No na pewno trzeba trenować, jeżeli ktoś chce się ścigać, ale tutaj dzisiejsze zawody to tak naprawdę jest bardziej koleżeńska impreza i cieszymy się, że mogliśmy w niej wziąć udział. Bardzo fajne wrażenia. Dopisała liczba załóg, pogoda. Wiatr na całej trasie, może trochę zmienny, ale w żeglarstwie właśnie o to chodzi. Dzisiaj super, dobrze wiało, także było fajnie. Podoba mi się, fajne jezioro, fajnie wieje, także jest w porządku. Są idealne warunki. Bardzo szybko nas przypłynęli zawodnicy z Błękitnej Wstęgi, wrócili z tego wyścigu. I naprawdę są zadowoleni, bo naprawdę fajnie dmucha, ciepło jest, idealna pogoda jest dzisiaj. No u nas startują wszyscy, nawet ci zawodnicy, którzy biorą udział w Mistrzostwach Polski i tam zdobywają jakieś czołowe miejsca. Także no przekrój jest naprawdę od amatorów do takich półzawodowców właściwie. Bardzo się cieszę, że akurat tutaj na terenie powiatu sieradzkiego w gminie Warta i mamy zawsze właśnie te regaty. No jak z tyłu za mną widać zbiornik Jeziorsko, który tutaj dla żeglarzy, albo inaczej, coraz więcej żeglarzy ściąga tutaj ten zbiornik. Myślę, że te regaty zawsze będą i to nie są ani ostatnie i dotąd, dopóki, że tak powiem, ten zbiornik jest, to myślę, że ta impreza będzie się rozszerzała i cały czas będzie trwała. Za rok już to miejsce już zupełnie będzie inaczej wyglądało, ze względu na to, że pozyskane są środki na rozbudowę tutaj tej bazy i to już to miejsce, myślę, że przy rozbudowie jeszcze więcej turystów ściągnie. Zbiornik Jeziorsko znany jest już w całym kraju, nie tylko wśród żeglarzy. Wszystko to za sprawą ciągłych inwestycji i wzbogacania oferty rekreacyjnej dla turystów. Jest to doskonała promocja. Ta impreza promuje nie tylko nasz region, nie tylko to miejsce, ale również cały region łódzki. Myślę, że już dzisiaj można podsumować przedsięwzięcie, te zawody. Ta ocena według mnie jest pozytywna. Cały program w zasadzie zawodu został zrealizowany, też ta część artystyczna została w jakiś sposób
dostrzeżona przez tutaj uczestników. Naprawdę było sporo osób. Fajna zabawa. Ten ośrodek już jakby żyje swoim życiem. Rzeczywiście tutaj planujemy wkrótce budowę, realizację kolejnej inwestycji wyciągu nadwodnych. Myślę, że za rok o tej porze już tu będzie inny krajobraz. Ten wyciąg będzie funkcjonował. Jest to naprawdę atrakcja, która przyciąga dużo, szczególnie młodzieży. Na zakończenie regat przyznano puchary i pamiątkowe nagrody dla wszystkich uczestników. Rozpoczęły się wakacje, czas beztroski i odpoczynku na świeżym powietrzu. Często jednak zapominamy o bezpieczeństwie, dlatego warto przygotować się do relaksu i zadbać o bezpieczny wypoczynek nad wodą. Sieradzka plaża wraz z rosnącą temperaturą zapełnia się ludźmi. Korzystając z kąpieliska należy pamiętać o kilku ważnych zasadach. W początku wakacji czuwa nad kąpiącymi się tutaj nad rzeką Wartą dwóch ratowników codziennie w godzinach od 10 do 18. Woda jest sprawdzana przez stację sanepidu i jeśli by tylko było jakieś uwagi, na pewno kąpielisko było zamknięte. W tej chwili nie ma takich uwag, kąpielisko jest czynne i wszystko jest bezpieczne. W każdą niedzielę rejsy sieradzanką, poza tym można również wypożyczyć kajak, spróbować swoich sił na kajaku, zarówno jeśli chodzi o takie spływy zorganizowane, jak i indywidualne. Wraz z ratownikiem podpowiadamy, na co powinniśmy szczególnie zwrócić uwagę. Wiele zasad na plaży obowiązuje, żeby nie stracić życia, bo woda to jest jednak żywioł, z którym człowiek nie może wygrać. Takie ogólne zasady to wiadomo, są napisane na tablicy, mało osób je czyta, bo są chcie przyjść, zrelaksować na plaży, ale tak ogólnie to na pewno nie pływamy po alkoholu, tak? Wiadomo, każdy się czuje dobrze po alkoholu, dopóki nie wejdzie do wody, nurt go nie porwie, się człowiek zakręci, no i może być problem. Nie mamy teraz za ciepłych wakacji i dobrze by było sprawdzać jednak tą temperaturę wody. Jak woda ma poniżej 14 stopni, to dobrze by byłoby do niej nie wchodzić, ponieważ no jest za zimna. Bardzo szybko może dojść do wychodzenia organizmu. Nasza rzeka jest bardzo płytka, nawet tam, gdzie nie ma kąpieliska. Jest bardzo płytka i dobrze byłoby do niej nie wskakiwać. Poza kąpieliskiem najlepiej było do niej nie wchodzić, ale mówię, nie skakać do wody. Nawet jeśli byłoby sprawdzone, no to lepiej tego nie robić, bo wiadomo, rzeka płynie, może coś nanieść, jakąś butelkę rozbitą, może się stać komuś krzywda. Co więcej, tu na tym kąpielisku jest w miarę bezpiecznie, nurt nie jest taki silny, ale wiadomo, może się coś stać. I taka prośba do rodziców przychodzącymi z dziećmi, żeby pilnować ich w wodzie, ponieważ na regulaminie jest napisane, że dzieci do 7 roku życia muszą przebywać z rodzicami. Oczywiście my tu jesteśmy, pilnujemy, ale to rodzice ponoszą za nie odpowiedzialność, jeśli dzieci są za młode i jeśli coś by się tu stało, to jest ich wina, a nie nasza. My tu oczywiście będziemy starać się reagować na każdą sytuację zagrożenia życia, ale taka mała prośba ode mnie, żeby jednak rodzice byli odpowiedzialni za swoje dzieci. Pamiętajmy także o zachowaniu czystości na plaży i wokół niej. Pozostawione przez nas butelki mogą stanowić zagrożenie. Apeluję tu z tego miejsca do wszystkich użytkowników plaży, zwłaszcza tych, którzy przychodzą w godzinach popołudniowych, aby nie zostawiać po sobie resztek śladów. Myślę tutaj o pozostałości jak po konsumpcji, zarówno tej w płynie, jak i innej. Najbardziej niebezpieczne to jest szkło. Jeśli rozbija się butelki i inne naczynia szklane, to znaczy, że każdy potencjalny, który tu przychodzi na tą plażę, może dostać uszczerbku na zdrowiu. Dlatego apeluję bardzo gorąco. Zachowajmy rozsądek, umiar i sprzątajmy po sobie.
prosiłbym o niezaśmiecanie tego miejsca. Nawet jeśli ktoś przychodzi, napije się piwka, jakiegoś alkoholu, to dobrze by było. Są śmietniki, co jakiś kawałek rozstawione, żeby wrzucali butelki, puszki, żeby wszystkie śmieci, które zabiorą ze sobą, na przykład robiąc grilla, były zabrane z powrotem, żeby po prostu tego nie zaśmiecać, bo na to idą także wasze pieniądze, podatników, i dobrze by było po prostu, żeby to jakoś wyglądało i żeby było w miarę bezpieczne, bo nawet jeśli się tu chodzi bez klapek, to można sobie przebić nogę, bo jest bardzo dużo szkła na plaży. My staramy się to wszystko czyścić, ale oczywiście wszystkiego nie zgarniemy z tej plaży. Przestrzeganie tych zasad z pewnością przyczyni się do zwiększenia naszego bezpieczeństwa, a tym samym do udanego i spokojnego wypoczynku. W weekend w Widawie miłośnicy jednośladów spotkali się już po raz siódmy na zlocie motocyklowym organizowanym przez wójta gminy. W sobotę do Widawy przybyło mnóstwo motocyklistów z całej Polski, aby spotkać się po raz siódmy na zlocie zorganizowanym przez władze samorządowe gminy. Zorganizowane jest, uważam, bardzo dobrze. Szkoda tylko, że troszkę pogoda nam nie dopisuje, ale może to i dobrze, ponieważ nie będzie się kurzyć przy tych różnych konkursach, które są przygotowane dla motocyklistów. A na zlocie jestem, proszę Państwa, pierwszy raz. Jestem pod dużym wrażeniem osób, które przyjechały tutaj praktycznie z, nie tylko z okolic Łasku, Pabianic, Łodzi, ale widzę, że są również z całego kraju praktycznie motocykliści. A mnie się wydaje, że tutaj głównym, że tak powiem, powodem takiego organizowania takiego zlotu jest sama przyjemność tutaj spotkania się z przyjaciółmi, z ludźmi, możliwość wymiany doświadczeń, porozmawiania o problemach związanych z motocyklem. No, także tutaj uważam, że bardzo fajny pomysł pana wójta, że organizuje tutaj takie zloty. O godzinie 16 wyruszyła parada motocykli, która przejechała po terenie gminy Widawa, prezentując wspaniałe maszyny, na których przyjechali fani dwóch kółek. Mamy tutaj taką grupę niezależni motocykliści z okolic Widawy i to oni tak na dobrą sprawę wraz z nim rozpoczęli tą przygodę z motocyklami. No i rozrosło się to do dużej imprezy. Jak widzimy, tych motorów jest sporo. No ubolewam troszeczkę nad pogodą, bo pewnie więcej by przyjechało, zresztą w międzyczasie dojeżdżali jeszcze motocykliści. Także no ta cieszy się dużą popularnością ta impreza z roku na rok. Myślę, że to jest dobra promocja też naszej gminy Widawa, bo jest o nas słychać w całym województwie łódzkim, bo ci motocykliści, którzy przyjeżdżają, to nie tylko z powiatu łaskiego, tylko z całego województwa albo nawet i dalej. Także bardzo serdecznie wszystkim tutaj zawsze dziękuję za to, że chcą przyjechać, za to, że chcą tu razem z nami uczestniczyć w tym zlocie. Konkurencje motocyklowe, które po tym pysznym żurku, który za chwilę tutaj gmina Widawa poczęstuje tutaj wszystkich uczestników, rozpoczniemy konkurencje motocyklowe. Tych konkurencji motocyklowych jest 7, są przewidziane liczne nagrody. Także i dzieci również, jak Państwo widzicie, mogą tutaj skorzystać z placu zabaw, są dmuchańce. Jest też w tym roku Skoda, tutaj wystawia się z dwoma autami. No gastronomia, także no dla każdego coś tutaj, każdy sobie zawsze coś tutaj znajdzie dla siebie. Także te atrakcje są zapewnione. W ramach zlotu przygotowano wiele atrakcji dla przybyłych gości. Odbyło się kilka konkurencji motocyklowych, do których zapisać się mógł każdy chętny. Wszyscy, którzy pojawili się tego dnia na targowisku w Widawie, otrzymali pamiątkowy znaczek okolicznościowy. Moja przygoda zaczęła się jeszcze w 1990 na którymś roku, nie? Z czasów kawalerskich jeździłem WM-kami. WM-ką, SHL-ką, junakiem troszkę. Po prostu później zainteresowałem się zlotami, nie? Były w Konopnicy, w okolicy i od paru lat, 7 lat jest w Widawie. W ogóle weszła taka moda ostatnio. W Sieradzu był pierwszy zlot motocyklowy w zeszłym roku. Z Duńska Wola już chyba 10 pitników. No i Wola Wiązowa też przoduje troszkę w tych. No i w Widawie bardzo ładnie od 7 lat. Wszyscy się wspaniale bawią. I przyjeżdżać, no i bawić się. Pierwsze zloty to po prostu chodziło o weterany, jak najstarszy motocykl, a teraz w ogóle technika wchodzi naprzód, to i motocykle coraz to fajniejsze i wszystko jest okej. Nie zabrakło również karuzeli, dmuchańców oraz niespodzianek dla najmłodszych. Na zakończenie odbyły się koncerty muzyczne zespołu Tipsy Drivers oraz Krystiana Elvisa Maliszewskiego. W weekend na kortach tenisowych przy Centrum Sportu i Rekreacji odbyły się Mistrzostwa Łasku, które jak co roku zgromadziły sporą liczbę zawodników.
Na starcie Mistrzostw Łasku stanęło 14 tenisistów, w tym całe podium ubiegłorocznych zawodów. W sobotę eliminacje rozpoczęły się przed godziną 9, a zakończyły około 15. Wyłonionych zostało 4 półfinalistów, którzy z powodu burzy dopiero w niedzielny poranek zmierzyli się w walce o finał. W tym roku i w porównaniu z poprzednimi latami, no to w tym roku jest coraz lepiej. Jest coraz lepiej. Korty utrzymujemy, są tanie, to znaczy tam kosztują 8 zł dla młodzieży godzina, ale zresztą tu Urząd Miasta nam na turnieje funduje korty, po prostu nie płacimy za nie, tylko spisowych sobie bierzemy i szukamy sponsorów, tak jak wszędzie, ale nie narzekamy, cieszymy się, bawimy się. W niedzielę w pierwszym półfinale po nieco ponad godzinie gry Piotr Niewiadomski pokonał Andrzeja Siąkowskiego 6-3, 6-3. Natomiast Marcin Maląg nie dał szans bratu Sewerynowi, wygrywając z nim 6-1, 6-1. Od godziny 10 Jakub Smulski i Grzegorz Walczak rozpoczęli swe zmagania o zwycięstwo w turnieju Pocieszenia. Zwyciężył Jakub 6-4, 6-2. Natomiast w meczu o trzecie miejsce Siąkowski pokonał 6-4, 6-4 Seweryna Maląga. Dzisiejszy mecz i dzisiejszy dzień był ciężki ze względu na warunki, jakie panowały na korcie, ze względu na ukrop, który tu był, grało się tak bardzo ciężko, bardzo mozolnie i to zapewne było widać również z boku. Każdemu z nas brakowało ułamka sekundy, żeby zagrać się bardziej dokładnie. Dużo piłek zgraliśmy zachowawczo i wygrał ten, który się mniej mylił. Poziom z roku na rok jest coraz bardziej większy. Najbardziej cieszy mnie to z zawodnika, który tutaj gra przez kilka lat, że co roku jest coraz więcej tych twarzy, coraz większe jest zainteresowanie tenisem w Łasku i to bardzo cieszy. Przygoda z tenisem rozpoczęła się bardzo ciekawie, bo mój tata, organizator tego turnieju i opiekun tych kortów od 90 roku, po prostu przyprowadził synka kiedyś na korty. I tak synkowi się na początku nie spodobało, ale tak po jakimś czasie stwierdził, no i tak nie ma co w wakacje robić. I zaczął tu przychodzić, i zaczął tu grać, i zaczął tu grać, i zaczął tu grać, i zaczął tu grać. I można jeszcze mówić, że gra i tak od dobrych 12-13 lat. Tenis to nie tylko niestety technika, wytrzymałość i kondycja, ale też niestety głowa i wydaje mi się, że dzisiaj w większej mierze to zabrakło głowy. Ewidentnie z roku na rok jest coraz lepiej, poziom idzie coraz bardziej do góry. Widać to po rozgrywkach w tej lokalnej lidze amatorskiej i po poziomie w turnieju. Zaczęliśmy grać z bratem od 2013 roku. W zasadzie to zacząłem grać tylko dlatego, że brat nie miał partnera do gry. Od tego się zaczęło. No i pograliśmy parę razy, wciągnęło nas, można powiedzieć, że złapaliśmy bakcyla i od tego czasu staramy się jak najwięcej czasu spędzać na kortach. W Mistrzostwach Łasku grałem chyba 4 bądź 3 razy, w tamtym roku drugie miejsce, w tym roku też drugie miejsce. No mam nadzieję, że za rok do 3 razy sztuka i uda mi się w końcu wygrać finał. W finale, podobnie jak rok temu, spotkali się Piotr Niewiadomski i Marcin Maląg. Wyrównany pojedynek zakończył się zwycięstwem Piotra 6-2, 6-2 i to on po raz kolejny został najlepszym zawodnikiem Łasku. Serdecznie gratulujemy. Na plażowych boiskach Łaskiego Kąpieliska rozegrany został półfinał Mistrzostw Polski Kadetek. O honorowy tytuł walczyły zawodniczki z 3 województw. Turniej siatkówki zorganizowany w Łasku podzielony był na 2 dni. W eliminacjach miały wziąć udział zawodniczki z 4 województw – łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. Jednak reprezentantki ostatniego nie przybyły. W związku z tym szansę zaprezentowania się w gronie półfinalistek otrzymały 2 pary łaskowi – Ola Felcen-Loben i Karolina Chwiałkowska oraz Alicja Jaryszek i Natalia Ludwisiak. Organizujemy właśnie ten turniej tutaj w Łasku jako województwo łódzkie zamiast województwa świętokrzyskiego, bo województwo świętokrzyskie zrezygnowało z organizacji tych półfinałów Mistrzostw Polski, dlatego my z ramienia Polskiego Związku wzięliśmy ten półfinał i jesteśmy organizatorem tego półfinału. My w Polskim Związku Piłki Siatkowej jesteśmy postrzegani jakoś tak prężne miasto w Polsce, które organizuje wiele imprez. Nadmienię tutaj, że mieliśmy propozycję organizacji 22-24 finału Mistrzostw Polski, Młodziczek, ale ze względu na to, że mamy napięty kalendarz, jeżeli chodzi o rozgrywki plażowe, po prostu nie przyjąłem tego finału, podziękowałem bardzo. Chcemy reaktywować niesamowicie tą siatkówkę plażową w Łasku, co nam się naprawdę powoli udaje i będziemy to kontynuować. I cały lipiec, w każdy weekend jesteśmy na kąpielisku, a w sierpniu mamy po obozie wracamy.
wracali z Austrii, z obozu klubowego. W połowie sierpnia drugiej mamy tutaj finał tej wakacyjnej Ligi Siatkówki. Ja z tego miejsca wszystkich serdecznie zapraszam. Do półfinału bez porażki w turnieju awansowały siostry Małgorzata i Katarzyna Żmijewska reprezentujące Atenę Warszawa oraz Dominika Miazga i Dominika Wawerska z TPS Lublin. O dwa pozostałe miejsca, które były jednocześnie przepustką do turnieju finałowego, walczyły Nikola Miązek i Weronika Cieślak z Abis SP64 Łódź oraz Daria Nowicka i Zuzanna Bielak z TPS Lublin, a także Julia Gliwa i Adrianna Domańska z ŁKS Łódź oraz Amanda Kowalska i Justyna Piwowarczyk reprezentujące Sparta Warszawa. Poziom był naprawdę dobry. Dobry były drużyny, bo to wiadomo, z różnych województw. No ale udało nam się, wywalczyłyśmy to pierwsze miejsce, o którym bardzo chciałyśmy. No i teraz idziemy dalej. Na hali też trenujemy. Niedawno skończyłyśmy sezon, tylko w dwóch różnych klubach. I tak. Wspólnie, tak. I zaczęłyśmy od której? Od czwartej klasy, podstawówki. Tak. Ogólnie grać. W siatkówkę. No i tak właśnie trenujemy, żeby zdobywać takie miejsca. Był bardzo wysoki, bardzo dobrze wszystkie dziewczyny grały. No, ale jesteśmy zadowolone z wyniku. Gramy też na hali, ale w plażówkę zaczęliśmy grać dopiero rok temu i to jest drugi sezon nasz na plaży. Bo za tydzień jeszcze tu będziemy na młodziczkę grać. Do wielkiego finału po niedzielnych zmaganiach półfinałowych awansowały siostry Małgorzata i Katarzyna Żmijewska z Ateny Warszawa oraz Dominika Miazga i Dominika Wawerska z TPS Lublin. Po bardzo zaciętym meczu zwyciężyły reprezentantki województwa lubelskiego, którym serdecznie gratulujemy. W pierwszym serwisie to wszystko. Zapraszam na dalszą część programu. Tata Klima zaprasza do sklepu przy ulicy Warszawskiej 13. Oferujemy profesjonalne doradztwo, montaż i serwis w zakresie klimatyzacji i wentylacji. Montujemy układy klimatyzacyjne oraz układy wentylacji nawiewno-wywiewnej. Wykonujemy również pomiary skuteczności wentylacji. W niezwykle bogatej ofercie sklepu znajdą Państwo m.in. elementy wentylacji, anemostaty, kratki i rury wentylacyjne oraz szeroki wybór wentylatorów do domu i przemysłu. Tata Klima jest również autoryzowanym przedstawicielem firmy Eureka. Zapraszamy, Sieradz, ulica Warszawska 13, Tata Klima, doradztwo, serwis, sprzedaż. Ekowiatr, spółka jawna, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami. Przyjdź lub zadzwoń i zapoznaj się z naszą ofertą. Sieradz, ulica Jana Pawła II, 52/23, na pierwszym piętrze. Zduńska Wola, ulica Piwna 2. Łask, ulica Marii Skłodowskiej-Curie, 4/3. Z nami możesz więcej. Od poniedziałku do piątku Ekowiatr zaprasza. Salon meblowy Tata Meble na ulicy Warszawskiej zaprasza do zakupu mebli z nowej ekspozycji. Znajdujemy się na powierzchni 1000 m2, rozmieszczonej na kilku poziomach. Posiadamy meble stylowe i nowoczesne, duży wybór narożników i kanap oraz oryginalne dodatki. Zapewniamy konsultacje i porady w zakresie aranżacji i planowania wnętrz. Mamy 1000 m2 ciekawych propozycji i inspiracji do tworzenia własnej wizji. Zapraszamy! Meble tworzone z pasją. Unię
Kijów jest miastem, które doskonale potrafi wykorzystać swój potencjał gospodarczy. Świadczy o tym ilość turystów odwiedzających termy, a także przedsięwzięcia, jakie są realizowane w ramach współpracy z przedsiębiorcami z kraju oraz z zagranicy. U Niejowie odbył się panel prezentacji gospodarczych w ramach wizyty studyjnej miast partnerskich z Finlandii, Węgier, Włoch, Łotwy, Gruzji, Azerbejdżanu, Ukrainy oraz przedsiębiorców z naszego regionu. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń i wzajemną współpracę. Głównym punktem międzynarodowej wizyty studyjnej było podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Uniowem a Altari. Dzisiaj mamy akurat Włochów w Alatri, a to jest tak naprawdę efektem naszej współpracy ze Stowarzyszeniem Info Italia, z Włochami, którzy układają dywany kwietne. I stowarzyszenie zrzesza ponad 30 miasteczek we Włoszech. Jednym z nich jest Alatri. Delegacje z Alatri przyjeżdżały do nas przez ostatnie 2 lata. My wspólnie ze Spicimierzem układaliśmy dywany we wszystkich parafiach naszej gminy, a także podczas Bożego Ciała. Na pewno współpraca będzie się rozwijać. Taki plan, żeby delegacje z Polski przyjeżdżały do nas. My będziemy przyjeżdżać tam, ale też wymiana w szkole. Dla nas jest bardzo ważny sport, także chcielibyśmy, żeby uczniowie ze szkół, zarówno z Polski, jak i nasi uczniowie ze szkół we Włoszech, żeby mogła taka wymiana następować. I współpraca na pewno będzie bazowała na obrazach dywanach kwiatowych, bo to jest to, co połączyło dwie różne narodowości. Tak jak na przykład Węgrzy, uzdrowisko termalne, tak? Od każdego się coś uczymy i oni od nas się uczą. Jeżeli chodzi o Sonkajärvi, Finów, to tutaj przede wszystkim to, co było mówione o tej małej Finlandii w Uniejowie, mam nadzieję, że to się kiedyś ziści, jeżeli chodzi o kwestie śniegu i lodu. Jest truskawiec, który no tutaj jest naprawdę, jeżeli chodzi o truskawiec i poziom usług medycznych, zwłaszcza dla dzieci z autyzmem, no to można polecać na całym świecie. Tam Gruzini też uzdrowisko. To było właśnie związane tematycznie z naszymi kwestiami, z naszymi problemami, żebyśmy mogli się wzajemnie poznawać, ale i uczyć. Dla nas, jako dla uzdrowiska z Ukrainy, bardzo interesnie te innowacje, które prowadzi Unia u siebie tu na terytorii swojego uzdrowiska. Tak? My mamy duże doświadczenie, 190 lat, ale to inne doświadczenie. Tak? Zawsze potrzebujemy coś nowego i teraz mamy taką możliwość, aby spotykać się tu i zobaczyć, co i jak możemy zrobić jeszcze u siebie, albo nawet wspólnie. To jestem pierwszy raz tutaj w Uniejowie. Teraz wiedziałem, że jest komnata Mannerheima tutaj i to jest dla nas Finów bardzo interesująca sprawa. I ja mam grupy z ladami Mannerheima w Polsce. I my możemy też tak organizować, że Unia już będzie w tej grupie. A też widzę, że dla Finów może być interesujące te termy. I też lasy uniejowskie, to jest dla profesjonalistów lasów Finlandii interesujące możliwość przyjechać tutaj. Spośród polskich ośrodków wykorzystujących wodę geotermalną Uniejów potrafi to robić najbardziej wszechstronnie. Produkcja kosmetyków to najnowszy kierunek zastosowania wody geotermalnej z Uniejowa. To, co najcenniejsze w Uniejowie, to ludzie, ale również te zasoby wód geotermalnych, które tutaj występują. To, co firma Overgroup z marką Over Cosmetics, z marką Overzo mogliśmy zrobić, to podjęliśmy wyzwanie. Inicjatywa burmistrza miasta Uniejowa, tutaj term Uniejów, na zastosowanie wód termalnych w produkcji kosmetyków dla ludzi, jak również w produkcji preparatów pielęgnacyjnych dla zwierząt. To ten temat, który z radością podchwyciliśmy, podjęliśmy to wyzwanie i na dzień dzisiejszy możemy zaproponować 2 linie produktowe. Produkty są gotowe, można już je nabyć, można już je używać. Wody geotermalne są głównym składnikiem. W połączeniu z pozostałymi surowcami stosowanymi w produkcji kosmetyków możemy uwypuklić te ich walory i dzięki nim znaleźć w tych kosmetykach czy w produktach pielęgnacyjnych dla zwierząt dodatkowe właściwości pielęgnujące, oddziałujące na naszą skórę czy też skórę zwierząt. Swoje zastosowanie woda termalna z Uniejowa znalazła także w przemyśle spożywczym. Ogórek termalny zakwaszany w solance z Uniejowa to kolejna propozycja dla turystów. To jest bardzo ciekawy projekt, ponieważ spotkaliśmy się z inicjatywą wspólną gminy Uniejów,
wykorzystania tego jednego z takich bogactw, które tutaj w gminie są, czyli wód termalnych. Wód termalnych, które są bogate w składniki mineralne. I te wody geotermalne chcielibyśmy wykorzystać do produkcji takiego podstawowego produktu, jakim będą ogórki termalne, ogórki kwaszone termalne. Czym one się będą charakteryzowały? One będą się charakteryzowały tym, że będą rzeczywiście najwyższej jakości. Tą jakość będzie gwarantowała firma Bracia Urbanek, ale również, a może przede wszystkim, Instytut Sadownictwa i Ogrodnictwa w Skierniewicach. I co dalej? Praktycznie będzie to produkt bez dodatku soli, czyli też bardzo, bardzo zdrowy. Będzie to produkt, który będzie bardzo ciekawie dekorowany, także dla każdego użytkownika, kupującego. Będzie produktem, taką pamiątką, którą będzie mógł zabrać ze sobą do domu i pokosztować po pewnym czasie. Jeden z szybszych projektów, w których uczestniczyłem, bo spotkaliśmy się 2 miesiące temu, właśnie tutaj z przedstawicielami gminy i z przedstawicielami Instytutu. Obecnie jesteśmy na etapie już takim wdrożenia, tak? Czyli w przyszłym tygodniu przygotowujemy się na pierwszą produkcję testową i w kolejnym miesiącu już na taką produkcję, która ma zapewnić dostawy surowca na najbliższy sezon. Tak? Nad tym pracował Instytut w Skierniewicach i my praktycznie już weszliśmy w tym momencie, kiedy te prace takie projektowe były zamknięte. Tak? I teraz wchodzimy w moment aplikacji, czyli mamy gotową recepturę, która jest recepturą laboratoryjną. Naszym zadaniem jest przełożenie tej receptury już na produkcję taką na większą skalę. Tak? W związku z czym ta trudność z naszej perspektywy jest rzeczywiście niewielka. Gniejów jest taką gminą wzorcową. Faktycznie sięgają po fundusze z różnych źródeł, które mamy. Nie tylko z źródeł Urzędu Marszałkowskiego, ale także z źródeł unijnych, którymi dysponujemy. I to jest tak naprawdę gmina wzorcowa. Bo jak widzimy, choćby jeśli chodzi o RPO, no to tutaj Uniejów jest pionierem, który rozpoczynał to sięganie po środki i tak naprawdę jest takim jednym z pierwszych na liście potencjalnych odbiorców tych środków. Uniejów jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gmin w Polsce, która poprzez skuteczną politykę inwestycyjną tworzy dogodne warunki do rozwoju gospodarczego. W związku ze zmianą ustawy, która będzie obowiązywała od 1 października w sprawie zmniejszenia wieku emerytalnego i dużym zainteresowaniem tym tematem, rozmawialiśmy z Moniką Kiełczyńską, regionalnym rzecznikiem prasowym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Województwa Łódzkiego. O planowanych zmianach w ustawie i doradcach emerytalnych już teraz w audycji Nasze Sprawy. Zapraszam. Witam Państwa w kolejnym programie Nasze Sprawy. W dniu dzisiejszym chciałbym porozmawiać na temat doradców emerytalnych. Który to temat, jak pamiętam i sięgam pamięcią, zawsze budzi dużo kontrowersji i dużo emocji. Proszę powiedzieć, mija pierwszy tydzień funkcjonowania, nazwijmy to, instytucji doradcy emerytalnego. Jakie wnioski? Dzień dobry. Rzeczywiście od tygodnia doradcy emerytalni funkcjonują już na salach obsługi klientów. Jest to usługa przeznaczona dla tych klientów, którzy jeszcze w tym roku chcą skorzystać z obniżenia wieku emerytalnego. Jak pan redaktor słusznie zauważył, od 1 października wiek emerytalny będzie obniżony i będzie wynosił 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn. Dzięki tej usłudze wprowadzonej nasi klienci będą mogli podjąć świadomą decyzję co do tego, kiedy przejść na tą emeryturę. Czy od razu, w momencie, kiedy osiągną powszechny wiek emerytalny, czy jednak warto będzie popracować dłużej i przejść na tą emeryturę w późniejszym terminie. I właśnie dzięki doradcy emerytalnemu, który jest wyposażony w specjalny kalkulator emerytalny, takie nowe narzędzie, którym dysponuje, będzie można podjąć decyzję w oparciu o wyliczenia na tym kalkulatorze, ponieważ doradca emerytalny, oprócz tego, że powie, od czego zależy wysokość emerytury, pomoże wypełnić wniosek, odpowie na szereg pytań, które są związane z przejściem na emeryturę, przede wszystkim wyposaży klientów w informacje o tym, jaka będzie prognozowana wysokość jego świadczenia w chwili, kiedy osiągnie powszechny wiek emerytalny, ale także jeżeli później zdecyduje się na zakończenie aktywności zawodowej i będzie chciał przejść na emeryturę w wieku, nie wiem,
kobieta 62, 65 czy 7 lat. Także warto jest przyjść do doradcy emerytalnego, sprawdzić, jaka będzie wysokość emerytury i podjąć tę decyzję świadomie, kiedy na nią przejść. Pani Moniko, zawsze jest taka obawa przed urzędnikiem, jest to nowa instytucja, doradca emerytalny i zanim przyjdę, chciałbym wiedzieć więcej tak od tej strony technicznej, czy mam mieć ze sobą jakieś dokumenty. No i od czego rzeczywiście ta wysokość emerytury w tej chwili, mając na uwadze tą ustawę, będzie zależała? Przede wszystkim przychodząc do sali obsługi klientów, do doradcy emerytalnego, warto wziąć ze sobą dowód osobisty, bo na tej podstawie identyfikujemy klientów. Jeżeli chodzi o to, w jaki sposób przygotować się też do wizyty u doradcy, to dobrze jest wcześniej przeliczyć kapitał początkowy, a osoby, które jeszcze go nie ustaliły, no to powinny to zrobić, bo musimy zdawać sobie sprawę z tego, że kapitał początkowy to jest odtworzenie składek sprzed 1999 roku. Do tego są potrzebne dokumenty, które potwierdzają okres ubezpieczenia, ale także wynagrodzenia z tego okresu. W związku z czym trzeba te dokumenty przynieść. Jeżeli one nie leżą gdzieś u nas w szufladzie, tylko musimy się dopiero o nie starać, no to wtedy musimy odwiedzać pracodawców. Zdarza się, że niektórzy pracodawcy już nie istnieją, w związku z czym trzeba później szukać dokumentów w archiwach, a to trwa. Natomiast jeżeli nie mamy ustalonego kapitału początkowego, to wyliczenie tej przyszłej prognozowanej emerytury nie będzie pełne, dlatego że kapitał początkowy jest to lwia część emerytury, która no, w tej chwili jest przyznawana osobom przechodzącym na to świadczenie, w związku z czym warto taką symulację zrobić już opierając się o ten kapitał przeliczony, bo trzeba też pamiętać, że w latach 2011-2015 był szereg zmian do ustawy dotyczącej ustalania wysokości kapitału początkowego, w związku z czym nawet jeżeli ktoś złożył wniosek w 2000 roku o ustalenie tego kapitału początkowego, to rzeczywista wartość w tej chwili tego, co mamy w tym kapitale początkowym, jest na pewno wyższa, dlatego że poprzez te zmiany wartość tego kapitału też wzrasta. A jeżeli chodzi o samą wizytę u doradcy, dlaczego warto? No bo warto wiedzieć, jaka jest wysokość tego naszego świadczenia, a zależy ona od tego kapitału początkowego właśnie plus składek, które są zaewidencjonowane na koncie ubezpieczonego ZUS i średniego dalszego trwania życia, przez które dzielona jest ta podstawa obliczenia emerytury. Warto dodać, że pracując dłużej, odkładają nam się składki na koncie ubezpieczonego, a dodatkowo wszystko to, co do tej pory uzbieraliśmy, z każdym kolejnym kwartałem i rokiem nam się waloryzuje, w związku z czym ta podstawa obliczenia ciągle nam się powiększa, natomiast skraca nam się to, przez co ją dzielimy, czyli średnie dalsze trwanie życia. W związku z tym już z samych zasad matematyki można wywnioskować, że im później przyjdziemy na tą emeryturę, tym będzie ona na pewno wyższa. Rozmawiamy tutaj, Pani Miko, o bardzo trudnych, a zarazem ważnych sprawach. Dobrze, że Pani powiedziała o tym kapitale początkowym. Szanowni Państwo, trzeba o tym pamiętać, że te wnioski w zasadzie z tego, co kojarzę, składać będzie można od września, a żeby zebrać te dokumenty i określić ten kapitał początkowy, trochę czasu trzeba poświęcić. W związku z tym nie warto chyba czekać, tylko po prostu trzeba popatrzeć po szufladach, zebrać to wszystko razem, żeby było o czym później rozmawiać z doradcą. Zapytam tak od strony technicznej, czy w jaki sposób z doradcą powinniśmy się umawiać w danym dniu, że chcemy przyjść i wysłuchać tego, co w tych kwestiach miałby nam do powiedzenia. Żeby skorzystać z usług doradcy, można oczywiście przyjść na salę obsługi klientów, na dyspenserze wybrać sektor spraw, jakim się chcemy zająć, czyli emerytury i renty, a następnie wcisnąć usługi doradcy emerytalnego. I dzięki temu będziemy mieli bilecik, z którym będziemy szli do okienka. Natomiast, żeby
uniknąć ewentualnych kolejek. Osoby, które mają założony profil na platformie usług elektronicznych PUE ZUS, mogą poprzez to PUE umówić się z doradcą na konkretny dzień i na konkretną godzinę. Wówczas unikną oczekiwania na obsługę. Wiem, że jest również nazywany tak przez Państwa kalkulator emerytalny, tak? Czyli dzięki temu kalkulatorowi, będąc u doradcy, mając wszystkie dokumenty i spełniając te warunki, jakie powinniśmy spełnić podczas tej rozmowy, jestem w stanie dowiedzieć się od Państwa, jak będzie wyglądała wysokość tej kwoty? Tak, naturalnie właśnie specjalne narzędzie, kalkulator emerytalny, to jest to narzędzie, którym dysponuje doradca po to właśnie, aby powiedzieć nam, jaka będzie ta prognozowana wysokość świadczenia w różnych momentach zakończenia aktywności zawodowej. Pytał Pan jeszcze o to, ilu doradców mamy na terenie województwa. Na terenie województwa mamy 40 doradców, na terenie działania drugiego oddziału ZUS w Łodzi tych doradców jest 13. Proszę mi powiedzieć, czy w Sieradzu, w Łasku i Zduńskiej Woli są również doradcy emerytalni? W Zduńskiej Woli, w Sieradzu mamy doradców emerytalnych, natomiast w Łasku funkcjonuje punkt, gdzie takiego kalkulatora emerytalnego nie ma, w związku z czym zapraszamy mieszkańców Łasku do Zduńskiej Woli, do siedziby oddziału. Patrząc na procedury i na terminy właśnie, jak to będzie w tym roku już wyglądało i o czym powinniśmy pamiętać? Dobrze, że Pan o to pyta, bo rzeczywiście od 1 września można już składać wnioski. Osoby, które będą chciały skorzystać ze świadczeń od października. Trzeba mieć jednak świadomość tego, że ten warunek taki, który jest konieczny do tego, żeby można było przyznać tą emeryturę, wchodzi w życie dopiero od 1 października i od tego momentu będzie liczony termin obsługi tego wniosku, pomimo tego, że on zostanie złożony we wrześniu. Trzeba też pamiętać o tym, że ZUS obsługuje wnioski i wnioski te można składać na 30 dni przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. W związku z tym osoby, które mają też już osiągnięty ten powszechny wiek emerytalny, mogą oczywiście od 1 września składać wnioski. Natomiast jeżeli w tym czasie okaże się, że jest, nie wiem, no jakieś inne ważniejsze dla nas zadanie, znaczy dla klienta i nie będzie tego 1 września mógł przyjść, no to oczywiście nie należy się stresować, bo chodzi tutaj o miesiąc, w którym został złożony wniosek, a nie o sam dzień. Pierwszego dnia nie wszyscy muszą się u nas stawiać, bo to nie jest termin obligatoryjny, a może się wtedy okazać, że jeżeli 1 września wszyscy do nas przyjdą, no to będzie trudno wszystkich tak obsłużyć. W związku z tym dobrze jest pamiętać o tym, że chodzi o miesiąc złożenia i nie trzeba być koniecznie 1 już u bram ZUS-u. Jakie w ogóle warunki trzeba spełnić, żeby starać się o emeryturę? Generalnie ustawa w tej chwili ma jeden podstawowy warunek, osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn od 1 października, bo w tej chwili mamy lipiec, w lipcu powszechnym wiekiem emerytalnym dla kobiet jest 61 lat i 2 miesiące, a dla mężczyzn 66 lat i 2 miesiące. Mówimy tutaj o tej ustawie, która nam wydłużyła wiek emerytalny. Oczywiście ten wiek emerytalny był wydłużony do 67 lat, był równy dla kobiet i dla mężczyzn, ale nie nastąpiło takie podniesienie wieku tak ad hoc, po prostu z dnia na dzień, tylko był to okres wydłużony w czasie, tak żeby kobiety przechodziły na emeryturę w wieku 67 lat, to musiałby być rok dopiero 2040, a dla mężczyzn 2020. Jakie wnioski się nasuwają po tym pierwszym tygodniu funkcjonowania tej instytucji doradcy emerytalnego? Takie, że ta instytucja, ta usługa, ta doradcy emerytalnego była klientom potrzebna. Widzimy duże zainteresowanie klientów. Jest to dla nich istotne, jaką będą mieli tą przyszłą emeryturę i zachęcam do tego, żeby rzeczywiście sprawdzić, zanim się zdecydujemy na to, żeby złożyć wniosek, czy warto go składać od razu po osiągnięciu wieku emerytalnego, czy lepiej jednak popracować dłużej i mieć tą emeryturę wyższą, czyli wniosek złożyć dopiero za jakiś czas. Jako doradca miała Pani okazję pracować bezpośrednio z osobami, które są zainteresowane przejściem według tej nowej ustawy na emeryturę w wieku 60 lub 65 lat. Proszę mi powiedzieć, z czym najczęściej do Państwa przychodzą i jakie najczęściej słyszy Pani pytania?
najczęstszymi pytaniami, które klienci zadają w związku z usługą doradcy emerytalnego, jest to, od kiedy mogą przejść w związku ze zmianą ustawy na emeryturę i kiedy składać wnioski oraz jakie dokumenty należy dołączyć do składanego wniosku, żeby uzyskać prawo do emerytury. Pomagamy klientom, tłumaczymy, jak wypełnić wniosek oraz jakie dokumenty załączyć. Klient życzy sobie zasymulowania przyszłej emerytury w związku z obniżeniem wieku. Taką usługę również mamy dostęp. Po wylegitymowaniu i potwierdzeniu danych z dokumentem tożsamości wprowadzamy dowód osobisty. Potwierdzamy tożsamość z dowodem osobistym bądź paszportem, dokumentem tożsamości i po wprowadzeniu PESEL-a uzyskujemy informacje na temat symulacji odejścia na emeryturę w bieżącym roku. Natomiast jeżeli klient życzy sobie uzyskać informacje, jaka ta emerytura byłaby, gdyby odszedł oczywiście później, o kilka miesięcy, rok, dwa, to mamy możliwość wyliczenia również takiej symulacji, oczywiście po uzyskaniu od klienta dodatkowych informacji. I tutaj, jeżeli klient jest członkiem OFE, powinien do nas przynieść taką informację o bieżącym stanie konta w OFE, która posłuży nam również do prawidłowego wyliczenia prognozy przyszłej emerytury. Podaje nam również, czy pracuje, jaka jest bieżąca kwota brutto wynagrodzenia oraz jakie wynagrodzenia jego kształtować się będą w tych latach, o które przesuwa przejście na emeryturę. Mamy możliwość wyliczenia takiej prognozy na kolejne lata i dzięki temu klient może podjąć decyzję, tak? Czy to odłożenie decyzji przejścia na emeryturę jest dla niego tutaj finansowo uzasadnione, czy nie. Proszę mi powiedzieć, czy ten pierwszy tydzień wzbudził duże zainteresowanie ze strony klientów? To zainteresowanie ze strony klientów narasta, tak? W tym momencie mamy średnio około 20-30 osób, które przychodzą codziennie i pytają o przyszłą emeryturę. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejne programy Nasze Sprawy. Miejmy nadzieję, że do tematu emerytur nie będziemy musieli wracać, ale jeżeli tak, to myślę, że Pani Rzecznik z przyjemnością tę sprawę również Państwu wyjaśni. Dziękujemy bardzo. Spółdzielczy w Sieradzu. Jesteśmy blisko Ciebie. Sieradz, ulica Zamkowa 2. Bank Spółdzielczy w Sieradzu. Jesteśmy blisko Ciebie. Sieradz, ulica Zamkowa 2. Zapraszamy. Bank Spółdzielczy w Sieradzu. Jesteśmy blisko Ciebie. Uwaga! Hurtownia Electric zaprasza na promocję. Tylko teraz żarówka LED 9,5 W w cenie 4,99. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 17.00. Sieradz, ulica Jana Pawła II, 65. Hurtownia Elektryk. 25 lat tradycji. Stacja paliw PKS Sieradz na Zajezdni, ulica Wojska Polskiego 63, oferuje sprzedaż oleju napędowego i benzyny bezołowiowej. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 6 do 21, a w soboty od 7 do 15. Paliwa pochodzą z koncernu PKN Orlen i charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami, a świadczy o tym bezproblemowa jazda ponad 100 naszych pojazdów. Przy jednorazowym tankowaniu większych ilości paliwa udzielamy dodatkowych rabatów. Na terenie stacji paliw znajduje się sklep oferujący artykuły spożywcze, napoje, akcesoria samochodowe oraz płyny i oleje silnikowe. Uwaga! Ceny paliw najniższe w mieście. Telefon 43 826 63 37. Zapraszamy! Urządzasz swoje mieszkanie i szukasz niepowtarzalnych płytek ceramicznych? Znajdziesz je w nowym salonie firmowym Grupy Tubondzin. Największa ekspozycja produktów w regionie. W tym pierwsze w Polsce płytki wielkoformatowe czekają na Ciebie w Sieradzu przy skrzyżowaniu ulic POW i Dworskiej. Przy zakupie otrzymasz darmowy projekt remontowanego pomieszczenia. Przyjdź i sprawdź!
Grupa Tubondzin to nieograniczone możliwości i gwarancja satysfakcji na długie lata. Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza do udziału w 14. edycji konkursu Uroki Zieleni w Spółdzielczej Przestrzeni 2017. Konkurs obejmuje trzy kategorie: balkony, lodzie i teren wokół bloków. Dotyczy osób zamieszkujących w zasobach Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy dokonać osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 43 82 22 675, 43 82 66 561 lub 516 008 119. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie spółdzielni oraz na stronie internetowej www.ssmsieradz.pl. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. W dzisiejszym programie to wszystko. Przypominam, że nasze materiały są dostępne w telewizji internetowej na stronie www.8tvr.pl. Znaleźć nas można również na Facebooku i Twitterze. Na dziś dziękuję za uwagę, a na kolejny program zapraszam w piątek o godzinie 18:00. Do zobaczenia.